te jego, prawda, wszystkie elementy, które ma w sobie, zastępują właśnie ten talent i dają taki efekt, jak zdobycie indywidualnego mistrza Polski w kategorii 81 kg. Oczywiście zawodowego. Skupmy się teraz na pojedynku. Bartek w czarnych spodenkach. Czech z takimi falującymi lampasami. No, przestrzelił prawym sierpem Grawka. No, na razie pierwsze minuty takie rozpoznawcze. Niemniej już ten pressing, który wywiera w swoich pojedynkach Bartłomiej Grawka, jest widoczny. No przydałaby się troszkę lepsza celność przy tym prawym sierpie, bo drugi tak przestrzelony. No teraz strzelił lewym sierpem. Eschner. Dobry lewy hak w wykonaniu Grawki. Dobra, jeszcze ten prawy sierpowy skuteczny. Dobry lewy prosty Grawki. Kapitalny lewy sierpowy szarpnął mocno głową Czecha. I runda pierwsza za nami. No tutaj oczywiście runda pierwsza dla Bartłomieja Grawki. Niemniej jednak Czech jest takim dosyć wymagającym przeciwnikiem. Druga runda pojedynku w kategorii wagowej 81 kg. Bartłomiej Grawka i Stanisław Eschner. Trzech. No szybszy jest Grawka, bo nie ukrywajmy, że tutaj muskulatura Czecha no bardziej okazała od muskulatury Grawki. No ale te rotacje tutaj Grawki naprawdę są dobre, takie mylące trochę Czecha. Dobra garda w wykonaniu reprezentanta Silesii Boxing. Ładny lewy prosty.
No o dziwo tutaj Grafka no nie może tak przycelować dokładnie swojego rywala. Po prostu jak na swoją muskulaturę, na swój ciężar, bardzo dobra praca nóg u reprezentanta Czech. Teraz taki szeroki prawy sierpowy ląduje na czole Eschnera. No na pewno tutaj szczyt formy, dobry lewy prosty Grafki. No mała gonitwa na ringu w Katowicach. No zaczyna Grafka łamać, zaczyna łamać swojego przeciwnika Bartłomiej Grafka. Ach, kapitalny lewy sierpowy w wykonaniu Bartłomieja Grafki. Dobra garda również. Grafka uniknął tutaj dwóch haków w wykonaniu Czecha. Runda druga za nami, tu zwiększył swoją przewagę Bartek Grafka. Ale i w ogóle inne boksy w tej drugiej rundzie pokazał Bartłomiej Grafka. Trzecia runda pojedynku w kategorii wagowej do 81 kg. Bartłomiej Grafka, narożnik czerwony, Stanisław Eschner, narożnik niebieski. Dwie rundy, szczególnie tutaj druga, bardzo dobra w wykonaniu Grafki. No pozwala mu oczywiście z wielkim optymizmem patrzeć na rozwój dalszej sytuacji w ringu. No Bartek ma to w sobie, że on nakręca powiedzmy z każdą minutą i siebie, a osłabia swojego przeciwnika. No na pewno nie takimi ciosami jak dzisiaj, ale ten pressing jest coraz większy i to co powiedziałem podtrzymuję absolutnie, że tylko dobrej pracy nóg Czecha. Teraz bardzo mocny cios na górę w wykonaniu Bartłomieja Grafki. No Czech w zasadzie jest po prostu zapięty, tak bym określił to, bo dużo ciosów Bartek Grafka bije na dół, a Eschner po prostu no, czuje respekt przed tymi ciosami, w szczególności na dół. I mocno, mocno ściśnięta podwójna garda. No blokuje jego kombinacje ciosowe w tym pojedynku. Kolejny bardzo dobry lewy prosty. No można by powiedzieć tutaj Grafka bezkarnie tak troszeczkę obija to dół, to górę Czecha. No ładny teraz lewy prosty w wykonaniu Eschnera.
No czeka tutaj Bartek na jakiś błąd Czecha. Zostało mu jeszcze 10 sekund do zaakcentowania swojej. Ach, kapitalne wyjście prawym sierpem na górę w wykonaniu Grafki kończy rundę trzecią. I decydujące starcie pojedynku Bartłomiej Grafka, Stanisław Eszner. Sytuacja nie zmienia się, Grafka w dalszym ciągu bardzo aktywny. Szuka Grafka tych dołów. No teraz dobry lewy prosty Esznera. No bardzo ładnie teraz Eszner, tam czasami prostymi, zdemontował plany Grafki. Kapitalny prawy sierpowy. No tutaj decyzja sędziego Jankowiaka jak najbardziej słuszna. Są takie momenty, gdzie sędzia po prostu, pomimo że ochrania, czy wypadł zawodnikowi, w zasadzie nie przerwał walki, bo tam stwierdził, że nie było takich powodów, żeby ten ochraniacz mógł wypaść. I tutaj jest kwestia jedna, że sekundant tam nawet mówił, że Czecha, że ochraniacz wypada, ale skupmy się tutaj na akcjach, które teraz Grafka serwuje. Naprawdę bardzo, bardzo mocne, zdecydowane ataki. Dobry unik Grafki. No nie pozwala Czech tutaj rozmontować dołu, mocno ściska ręce na dolnych partiach. Dobry lewy prosty Bartłomieja Grafki. O, przestrzelił lewym sierpem Bartłomiej Grafka. I ostatnie 10 sekund. Dobry prawy sierpowy. Zwycięża, dopisując kolejną zawodową wygraną, Bartłomiej